Ura! Dzisiaj mój pierwszy dzień w szkole. Pierwszy dzień w szkole. Widzę, że już nie śpisz. Bo się nie mogę doczekać. To chodź do łazienki, możesz się szykować. Dobrze. Umyj zęby, a ja ci coś ładnego do ubrania przyniosę. Okej. Najpierw pastę nałożę. A teraz czyszczę. Już umiem, bo jestem duża. Mamo, jestem gotowa. Super, już idę, kochanie. Dobrze, jeszcze ci tylko włosy uczeszę i możesz się ubrać. Ała, ciągniesz. No, jeszcze tylko chwilka. Włosy uczesane. Chodźmy do twojego pokoju. Ubierzesz sobie coś ładnego. O, tak. Te ogrodniczki mi się bardzo podobają. Tak, pasują ci. Zobacz, a tu twoja ulubiona spinka. Tak, to moja ulubiona. Jestem gotowa, mamo. To chodź na śniadanie. Przygotowałam coś bardzo smacznego. Tak, jestem już głodna. Jak apetycznie wygląda. A teraz moją herbatkę wypiję. O, jeszcze babeczka na mnie czeka. Tato, podaj mi babeczkę. Tak, chętnie, ale powiedz, cieszysz się na pierwszy dzień szkoły? Tak, nawet bardzo. Nie mogę się doczekać. Ja też się cieszyłem na pierwszy dzień szkoły. Tu twoja babeczka. Mamo, wiedziałaś, że babeczki lubię, prawda? Śniadanie było pyszniutkie, dziękuję. A babeczka była najlepsza. Cieszę się, ale wiesz, musimy zaraz jechać. Idź po twój tornister. Nie mogę zapomnieć. Jesteś gotowa? Masz wszystko? Tak, wszystko mam, ale co z moją tytą? Tyta jest w sypialni schowana i czeka na ciebie. Po szkole możesz ją otworzyć. Szkoda by było, gdyby po drodze się zepsuła, dobrze? Dobrze. Kto dzwoni do drzwi? Niespodzianka. Idę otworzyć. O, babcia i dziadek też są. O, cześć moje serduszko. Jak fajnie, że jesteście dzisiaj w moim pierwszym dniu szkoły. Oczywiście, tej okazji nie chcemy przepuścić. Nasza duża dziewczynka idzie do szkoły. Chodźmy już, ja naprawdę się nie mogę doczekać. Tak, chodźmy, czas na nas. Zawołam jeszcze tatę. Tato, no chodź, musimy do szkoły iść. Tak, tak, idę. Jesteśmy w komplecie, możemy iść. Tak, w końcu. O, wiesz co, tak troszkę się boję. No ja też. Dzień dobry, kochani rodzice. I dzień dobry, kochani pierwszoklasiści. Witam was serdecznie. Ja jestem panią dyrektor i nazywam się Kowalska. Kochane dzieci, waszą panią wychowawczynią będzie pani Gazda. Dzień dobry, nazywam się Gabriela Gazda i będę waszą wychowawczynią. Drodzy pierwszoklasiści, teraz możecie iść z panią Gazdą do klasy na waszą pierwszą lekcję. A rodziców, krewnych i przyjaciół zapraszam w tym czasie do auli na kawę i na ciasto. Kochani, a teraz chodźcie za mną do klasy. Tak. Thank you.
A to wasza klasa. O, jak ładnie. Podoba mi się. Usiądźcie proszę, gdzie chcecie. Mam nadzieję, że miejsce wam się podoba. Mi się tu fajnie siedzi. Mi też. Dobrze, a teraz po kolei proszę was na środek. Kto chce, może napisać imię na tablicy i się przedstawić. Możecie też coś o sobie opowiedzieć, bo chcemy się lepiej zapoznać. Może zacznij ty. Nazywam się Max. Nazywam się Max. Moje ulubione zwierzęta to dinozaury i gram w piłkę ręczną. Dziękuję ci bardzo, Max. Możesz usiąść na miejscu. Okej. A może teraz ty? Nazywam się Luis. Moje ulubione zwierzęta to psy i mam psa. Nazywa się Rambo. Ja też lubię psy. Dziękuję ci, Luis. Usiądź. I proszę, dalej. Ja nazywam się Maria. Postaram się. Jeszcze dobrze nie umiem pisać. Ja też mam ulubione zwierzęta, kotki i myszki. Poza tym chodzę na balet, ale szpagatu jeszcze nie umiem. Maria, dziękuję ci ślicznie. Usiądź. A teraz ty, proszę. Nazywam się Amira. Moje ulubione zwierzęta to ptaszki. Bardzo lubię ptaszki. Poza tym lubię jeździć na rowerze. Dobrze, Amira. Usiądź, dziękuję. Okej. A teraz ty, proszę. Na imię mam Selma. Moje ulubione zwierzątka to króliczki, a poza tym uwielbiam jeździć na hulajnodze. Tobie też dziękuję, Selma. I proszę, usiądź. Teraz ty jesteś w kolejce. Ja mam na imię Lara. O, pani Gastu, już nie ma miejsca na tablicy. Oho, masz rację. To wymarzy te serduszka. Będziesz miała miejsce. O, tak. Proszę, spróbuj napisać. Spróbuję. Moje ulubione zwierzątka to świnki morskie, a poza tym tańczę hip-hop. O, hip-hop. Bardzo ciekawe. Dobrze, dziękuję wam. A teraz poćwiczymy alarm przeciwpożarowy. To jest ćwiczenie na przypadek wybuchu pożaru, żebyście dokładnie wiedzieli, jak się zachować. Co? Będzie pożar w szkole? Nie bój się, nie bójcie się. Ja w tej szkole uczę już bardzo długo. Jeszcze nigdy nie było pożaru. Zdarza się to bardzo rzadko, ale poćwiczmy dla bezpieczeństwa. Będę strażakiem. Podczas alarmu pożarowego usłyszycie bardzo głośny sygnał, syrenę, która wydobywa się tutaj, do góry, z tego głośnika. Gdyby się coś takiego zdarzyło, najważniejsze jest, żeby zachować spokój. Poza tym musicie słuchać, co wam mówię. Natychmiast wstajecie i ustawiacie się parami. I opuszczamy powoli budynek szkoły. To straszne. Dobrze. A teraz wszyscy razem to poćwiczymy. Ustawcie się parami. Bardzo dobrze.
A teraz powoli wychodzimy z budynku szkoły. Dobrze. Proszę, idziemy. Ale ja jeszcze tornister muszę wziąć. Stop, stop. Gdyby kiedykolwiek w szkole wybuchł pożar, musicie wszystko zostawić, to w tym momencie jest nieważne. Ale ważne jest to, żeby cała klasa spokojnie i zdrowo opuściła budynek szkoły. Dobrze, ale i tak by mi go było szkoda. Proszę, bez krzyku spokojnie wychodzimy. Tak ładnie przedstawiliście się. Jestem z Was dumna. Dziękujemy. Dziękuję. Z okazji pierwszego dnia szkoły i że byliście tacy grzeczni, zapraszam Was dzisiaj na lody. Ale fajnie, lody! Dziękujemy. Dziękuję. Nie ma problemu, bardzo chętnie. A teraz wybierzcie sobie smak, a ja zapłacę na końcu. Ja proszę lody czekoladowe. Dobrze. Proszę bardzo. Dziękuję. Lody były bardzo dobre. Tak, były przepyszne. Pyszniutkie. Moje też. Cieszę się, że Wam smakowały. Ale niestety, musimy teraz wracać do klasy. No dobrze. Okej. To chodźcie, dzieci. Moi drodzy, ćwiczenie na alarm przeciwpożarowy bardzo dobrze wykonaliście. Jestem z Was dumna. A teraz czas na rysowanie obrazków, tak jak Wam obiecałam, żeby upiększyć naszą klasę. Uwielbiam rysować. Ja tak samo. Jestem już ciekawa na Wasze obrazki. Ja narysowałam dwa kwiatki. Bardzo ładnie, Amira. Postaw obrazek tu. Dobrze. Wasze obrazki mi się bardzo podobają. Usiądźcie teraz proszę na Waszych miejscach. Kochana pierwsza klaso, na dzisiaj to tyle. Koniec lekcji. Możecie iść do domu. Cieszę się bardzo, że Was wszystkich poznałam. A prawdziwe lekcje zaczynają się od poniedziałku. O, prawdziwe lekcje. Spodoba Wam się, zobaczycie. Dobrze, a teraz możemy się pożegnać. Do widzenia i do poniedziałku. Do widzenia. Do widzenia. Proszę, możecie iść do rodziców. Kochanie, jak Ci się pierwszy dzień podobał? Było bardzo fajnie. Najpierw każdy się przedstawił, potem było ćwiczenie na alarm przeciwpożarowy, a na koniec byliśmy jeszcze w parku. O, brzmi to ciekawie. I pani gazda nas na lody zaprosiła. O, to bardzo miło. I na sam koniec każdy z nas narysował ładny obrazek. To bardzo fajnie. Tak, i moja klasa też jest fajna. Siedzę obok Marii. Mogę teraz ty to rozpakować? Tak, idę po nią. Proszę bardzo, kochanie, tu twoja tyta. O, jaka śliczna, z gwiazdkami. Proszę bardzo. Dziękuję. A teraz otworzę. Jakie fajne rzeczy. Pluszowy piesek. Jest naprawdę słodki. O, cukierki. Mogę jednego zjeść? Tak, oczywiście. Dobre. I ołówek. Bardzo mi się podoba. Przyda mi się.
I lizak. O, gluty różowych jeszcze nie mam. Postawię je obok moich niebieskich glutów. Dziękuję, mamo. I dziękuję, tato. Mój pierwszy dzień w szkole był naprawdę wspaniały.